Krzysztof, Liga Angielska, tam czujesz się jak ryba w wodzie. Jest ten turniej jubileuszowy. Wspominałeś, że niestety musiałeś pożegnać to urocze pól. No tak, lubię tam jeździć. Jest to praktycznie mój drugi dom, tak jak Leszno. I jeszcze jeździłem tam wiele lat i też na ten właśnie rok, gdy będę miał, to nie mam, chciałem zostać, ale właśnie te średnie, tak zrobione dziwnie też ten regulamin, że z pierwszej dziesiątki nie może jeździć trzech zawodników, a tak się stało, że ja, Chris i Darcy byliśmy pierwszą trójką w Elite League, no i wypadło na mnie, że musiałem opuścić. Darcy chyba nawet miał ważny kontrakt, więc no rok przejeżdżę w Coventry, będę się starał dobrze jeździć, ale tak jak powiedziałem, ten testimonial mam w pool i mam nadzieję, że też wielu kibiców przyjdzie. Chcę zrobić takie zawody nie indywidualne, tylko drużynowe, pool kontra, nie wiem, jeszcze przyjaciele Kasprzaka albo team Kasprzak, tak muszę jeszcze z chłopakami porozmawiać, kto by chciał jechać. Chciałbym tutaj właśnie pozapraszać też chłopaków, moich kolegów z Leszna, czy Damiana, bo wiadomo, jeździłem z nim w parze wiele lat i troszkę namieszaliśmy w tej lidze, więc no będę chciał takich zawodników zaprosić, którzy jeszcze nie byli w Anglii i których mało widzieli w Anglii, bo na takich właśnie zawodników ludzie przyjdą. Krzysztof, jak tam wygląda z naszymi polskimi kibicami, chociażby w pól, bo przecież tam w okolicy mieszka mnóstwo tych miłośników Speedwaya, niekoniecznie z Leszna, ale też z innych klubów. Czy wtedy jest ten doping dla biało-czerwonych, dla ciebie jako zawodnika miejscowych Piratów z pól i dla Polaka? Jak tam wygląda cała sytuacja na tych trybunach? Możesz tam liczyć na wsparcie? No tak, jest tam wielu Polaków oraz tutaj też leszczyniaków. Ty czasami właśnie startowałem, to przychodzili po meczu robić zdjęcia, autografy i tam bardziej mieszkałem w Southampton, Basingstone, ale także, tak jak powiedziałem, jest tutaj wiele znajomych twarzy z Leszna, z moich tutaj szkolnych lat i przy okazji ich pozdrawiam, bo też właśnie słuchałem radialka w Anglii, bo zawsze mi właśnie wspominają o tym. No i fajnie jest uczucie, gdy się widzi flagę ze swoim nazwiskiem, czy zmieniem, czy chociaż polską flagę i się jedzie dla klubu angielskiego, więc tak jak mówię, jest to fajne uczucie. Anglię lubię pod tym względem, że startuję tam już wiele lat i no i tam zawsze mi wszystko raczej wychodzi. Czasami są ciężkie warunki atmosferyczne, czasami pada deszcz, gdy w Polsce by był od razu odwany mecz, to tam jedziemy i tak czasami jest naprawdę niebezpieczny, no ale właśnie to jest ten smaczek, mi się wydaje, Anglii. Wiadomo, że te samoloty teraz między Polską a Wielką Brytanią kursują prawie że jak tramwaje, jak autobusy miejskie. Czy zdarza ci się na lotnisku spotkać jakiegoś kibica? Czy ktoś do ciebie podejdzie, czy też w samolocie chce koło ciebie usiąść, porozmawiać na te żużlowe tematy? Czy po prostu odcinasz się od wszystkiego i no, zapadasz w ten dwugodzinny sen? No tak, staram się właśnie nie chodzić z napisem jakiejś bluzie z moim napisem, z moim logiem, bo wiadomo, jest od razu strasznie dużo ludzi, ale czasami mnie poznawają, to wiadomo, zamienię z nimi zdanie, czy też cały lot porozmawiamy, gdy nie jestem zmęczony, ale gdy jestem po meczu niedzielnym i w poniedziałek mam ligę, to raczej śpię cały lot. I tak jak pan powiedział, gdy zaczynałem w Anglii 2003-2004, to nie było Polaka praktycznie w samolocie, jak był jeden, to siadałem koło niego, bo żeby porozmawiać, a na dzisiaj nie ma Anglika w tym samolocie, są sami Polacy, więc jest to lepiej dla nas i mam tam wszystko zorganizowane, że praktycznie odbierają mnie z lotniska i jedziemy na mecz.